etiqueta para evitar. Jeszcze tylko chciałem dodać, w związku z tym ostatnim filmikiem, który przedstawiał sitko, czyli durszlak, chwileczkę. Trochę światła. Trochę światła, ewentualnie trochę obrazu. Czegoś, co jest trudno z tej odległości ustalić, co to jest. Natomiast no, coś tam migoce w tych dziurkach. No bo przecież gwiazdy migocą.
się w nie wpatrywać. Czyli z tego powodu, że się światło przesuwa, światło gwiazdy przesuwa się po działkach czuciowych w oku i przechodzi od jednego do drugiego, czy dlatego, że coś zmienia światło gwiazdy przy przelocie przez atmosferę, co się zaburza, ewentualnie jest jeszcze innych powodów, nieważne, hipotez jest mnóstwo. W każdym razie gwiazdki mogą być dziurkami w durszlaku. To jest możliwe, dlatego że jeżeli wyobrazimy sobie niebo jako tą orbitę stacjonarną w odległości 42 160 km od centrum Ziemi, no to wtedy na tej orbicie się utrzymując, czyli jak gdyby ciągle się albo dopychając do Ziemi, albo troszeczkę od niej oddalając, żeby się utrzymać na tej orbicie, bo cały czas jesteśmy od niej odpychani albo na zewnątrz, albo do wewnątrz. Więc jeżeli włożymy trochę wysiłku w to, żeby się na tej orbicie utrzymać, a więc żeby mierzyć naszą wysokość, żeby wiedzieć, czy utrzymujemy poziom. Jeżeli utrzymujemy poziom, to możemy na tej orbicie żyć cały czas w stanie nieważkości. Oczywiście kości nam się odwapnią, kości będą się łamać albo wyginać. No, organizmy będą cały czas mogły żyć i będą mogły cały czas spółkować czy kopulować, jak to różnie nazywają, i rodzić dzieci. W związku z tym rasa ludzka żyjąca na orbicie stacjonarnej no nie jest, że tak powiem, czymś nie do pomyślenia. Rasa ludzka, która utrzymuje się na tej orbicie, która wkłada wysiłek w to, żeby się na niej utrzymać, żeby nie spaść, żeby się nie oddalić, no za cenę tej wszechstronnej i cały czas bezpłatnej nieważkości. Bo jak się troszeczkę zbliżą, to wszystko zacznie ważyć. Jak się troszeczkę oddalą, to wszystko zacznie stygnąć. W związku z tym orbita stacjonarna to jest nasz ziemski raj. Tak myślę. Dziękuję.